obchodzimy dziś 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako pracownicy kultury chcemy przypomnieć Państwu, że walka o wolność naszego kraju toczyła się nie tylko na frontach, wojennym orężem. W literaturze i sztuce nie brakuje utworów i dzieł o charakterze patriotycznym. Na półkach naszych książnic w Pisarzowicach, Krzeszowie, Leszczyńcu i Gorzeszowie znaleźć można książki poruszające wątki burzliwych losów ciemiężonej Polski, jak również opisujące codzienne życie ludzi, którym przyszło żyć w tej trudnej rzeczywistości. Ich problemy, rozterki, miłości, tragedie rozgrywające się w cieniu zniewolonej ojczyzny. Z doświadczenia wiemy, że tego typu pozycje cieszą się wśród naszych czytelników bardzo dużą popularnością. Z pewnością w zestawieniu, które Państwu zaprezentujemy, znajdą się tytuły Państwu już znane. Niemniej jednak mamy nadzieję, że będą wśród nich również takie, które zainteresują zarówno gustujących tego typu literaturze, jak również tych, którym ten gatunek był dotychczas nieznany. Zapraszamy, oto propozycje książek z wątkiem niepodległościowym, polecane przez bibliotekarzy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra. Jako pierwsze zaprezentujemy Państwu pozycje, których akcja toczy się w XIX-wiecznej Warszawie. Warszawianka, gdy zgasną światła, autorstwa Idy Żmijewskiej. Jest to dwutomowy cykl powieści, w który jest dosłownie wszystko. Gorąca miłość, okrutna zbrodnia, pokrętne intrygi, niesamowite zwroty akcji oraz barwne opisy naszej obecnej stolicy, które pozwalają przenieść się w czasie do XIX-wiecznej Warszawy. Oś fabuły stanowi śledztwo w sprawie poważnego adwokata, który pewnej listopadowej nocy został zamordowany w miejscowym domu publicznym. Między córką ofiary a prowadzącym sprawę młodym rosyjskim policjantem rodzi się poważne uczucie. Gwarantujemy, że po przeczytaniu Warszawianki ochoczo sięgną Państwo po kontynuację losów bohaterów, opisaną w części Gdy zgasną światła. Wojna i miłość. Katarzyna i Igor, autorstwa Joanny Marii Kalety. W książce przedstawiona jest historia zakazanej miłości, której wielka moc jest w stanie przezwyciężyć wszystkie przeszkody i przetrwać najgorsze burze. Skupia się na losach Polki, Katarzyny Jaksy-Raweckiej, która od pierwszego wejrzenia zakochuje się w rosyjskim dragonie Igorze Kalidinie. Z wzajemnością. Rodziny bohaterów nie akceptują ich związku z powodów historycznych zaszłości i wzajemnej niechęci obu nacji. Ich uczucie pokonuje jednak ten i inne problemy. Romantyczną historię pięknej miłości autorka bardzo zgrabnie wplata w wojenną zawieruchę. Dlatego książka z pewnością spotka się z uznaniem zarówno miłośników romansów historycznych, sag rodzinnych, jak również barwnie opisywanych scen batalistycznych, których w tej pozycji nie brakuje. Drugi brzeg, autorstwa Joanny Jaks. Jest to powieść obyczajowa, która pokazuje, że największą wartością w życiu człowieka jest rodzina. To ona jest siłą, nawet w najtrudniejszych czasach. A właśnie w takich przyszło żyć rodzeństwu – Wiktorii, Fryderykowi, Gustawowi i ich rodzicom. W tle, a jakże, walka o utrzymanie niepodległości ojczyzny, na którą patrzymy oczami zwykłych obywateli. Jak wygląda codzienność wojennej rzeczywistości? Jak żyć w czasach, w których nie można być pewnym następnego dnia? Tego dowiedzą się Państwo, sięgając po książkę Joanny Jaks. Apolonia, Gabrynia oraz rodzina. Autorstwa Ewy Szymańskiej. Nasza kolejna propozycja to trzytomowa saga rodzinna, której tło stanowią wielkie wydarzenia pierwszej połowy XX wieku, począwszy od wybuchu I wojny światowej, aż po śmierć Stalina. Nie brakuje tu wątków związanych z epidemią Hiszpanki, wojną z bolszewikami, lokalnym pogromem Żydów oraz heroiczną walką o niepodległość. Główną osią fabuły jest jednak związek szlachcianki Apolonii Niemyjskiej oraz bogatego chłopa, Franciszka Bąka, oraz dzieje ich dzieci. Mówiąc krótko, to trylogia o rodzinie, tożsamości i prawdziwej miłości. Naprawdę wciągająca. Kamerdyner, autorstwa Marka Klata, Pawła Palińskiego i innych. Prawdopodobnie tytuł kojarzą Państwo przede wszystkim z filmem w reżyserii Filipa Bajona, który miał swoją premierę w 2018 roku. Jednak obraz powstał na podstawie książki o tym samym tytule. Kamerdyner
To powieść napisana z rozmachem, opisująca losy trzech narodów na przestrzeni 5 dekad. W zamyśle autorów miał być to romans historyczny, jednak z biegiem wydarzeń okazało się, że tło historyczne i wątki sensacyjne nadały książce głębi oraz uniwersalności. Polecamy ją więc miłośnikom romantycznych historii, których z pewnością zachwyci związek Mateusza i Marity, ale także choćby fascynatom dziejów mniejszości narodowych, w tym konkretnym przypadku Kaszubów. Wszystkich, którzy nie zdołali obejrzeć filmu, zapraszamy w normalnych czasach do obejrzenia w kinie Za rogiem w Krzeszowie. Stulecie winnych autorstwa Aubeny Grabowskiej. I ponownie książka, która doczekała się filmowej, a raczej telewizyjnej adaptacji w postaci serialu pod tym samym tytułem, emitowanego przez Telewizję Polską. Jest to historia trzech pokoleń rodzin winnych, dla której tłem stają się burzliwe dzieje Polski XX wieku, obfitujące w przemiany ustrojowe i polityczne oraz wydarzenia przesączone polską krwią. Lekkie pióro autorki, ciekawe dialogi, wartka akcja i wyraziste postaci dają gwarancję satysfakcjonującej lektury. Z pewnością wielu z Państwa potwierdzi te słowa, bowiem książki Aubeny Grabowskiej cieszą się w naszych bibliotekach bardzo dużą popularnością. Marszałek Józef Piłsudski, autorstwa Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby. Tym razem warta uwagi propozycja dla naszych najmłodszych czytelników. Książka z serii Polscy superbohaterowie, opowiadająca o niezwykłych Polkach i Polakach. W tym gronie nie mogę zabraknąć marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów Polskich, naczelnika państwa i pierwszego marszałka Polski. Autorka w sposób przystępny i ciekawy przybliża dzieciom postać najsłynniejszego wąsacza w całej Rzeczpospolitej, którego ten znak rozpoznawczy skrywa pewną tajemnicę. W jej poznaniu młodym czytelnikom pomogą bohaterowie książki Adaś i Paulina. To tylko niewielki wycinek naszego księgozbioru zawierającego fabularne pozycje z wątkami niepodległościowymi w tle. Przedstawione przez nas tytuły pokazują codzienny trud naszych rodaków, którzy mimo represji, przeszkód i szykan próbowali żyć normalnie i się tym życiem cieszyć. Wielu z nich, mieszkających zarówno na terenie byłej Rzeczpospolitej, jak i na emigracji, walczyło o zachowanie polskości i rozwijanie naszej rodzimej kultury i tożsamości, aby przekazać je kolejnym pokoleniom żyjącym już w wolnej Polsce. Doceniajmy to i cieszmy się wolnością.